Witam wszystkich serdecznie na kolejnym filmiku. Dziś zrobimy kolejne jajeczko. Dziś jajeczko zrobimy z jednej części, tak? Ja do zrobienia jajeczka oczywiście zużyję kordonka, którego w 100 gramach jest 460 metrów i szydełko 1,75. I oczywiście zaczynamy od oczek łańcuszka. Zrobimy 6 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zamkniemy w kółeczku. Zrobimy 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Drugi słupek. Trzeci słupek. Czwarty, piąty i na tym kółeczku zrobimy razem 16 słupków. I ja już zrobiłam w rzędzie pierwszym 16 słupków. Zamknęliśmy oczywiście rząd oczkiem ścisłym i robimy 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i w tym samym słupku jeszcze jeden słupek. 2 oczka łańcuszka, ominiemy jeden słupek i w kolejnym znowu zrobimy 2 słupki. Dwa oczka łańcuszka, ominiemy jeden słupek i w kolejnym znowu zrobimy 2 słupki. Czyli jak mieliśmy w pierwszym rzędzie 16 słupków, a teraz zrobimy w co drugim, czyli będziemy mieli 8 takich motywów, tak? Po 2 słupki, czyli 2 oczka łańcuszka, omijamy słupek i w kolejnym robimy 2 słupki. I tak będziemy robić do końca rzędu. 2 słupki w słupku poprzedniego rzędu, 2 oczka łańcuszka i znowu 2 słupki. Omijamy oczywiście słupek z poprzedniego rzędu. Ja skończyłam rząd drugi. W rzędzie drugim robiliśmy po 2 słupki w jednym słupku z poprzedniego rzędu i 2 oczka łańcuszka. Omijaliśmy oczywiście jeden słupek, tak? I zaczniemy rząd trzeci. Oczkiem ścisłym przechodzimy na ten drugi słupek, tak? I będziemy pracować tylko na tym drugim słupku. Robimy 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i w tym samym słupku zrobimy jeszcze 2 słupki. Dwa oczka łańcuszka. Omijamy pierwszy słupek, wbijamy się w drugi i w tym drugim zrobimy 3 słupki. Dwa oczka łańcuszka, ominiemy pierwszy słupek i w drugim zrobimy 3 słupki. I znowu 2 oczka łańcuszka i przejdziemy na kolejny motyw, ominiemy ten pierwszy słupek i w tym drugim zrobimy 3 słupki. I tak do końca rzędu. I skończyłam rząd trzeci, tak? W rzędzie trzecim. W tym drugim słupku robiliśmy po 3 słupki i 2 oczka łańcuszka i przechodziliśmy na kolejny motyw i też robiliśmy w tym drugim słupku 3 słupki. I tak robiliśmy cały rząd. I praktycznie całe jajeczko będziemy tak robić, tylko będą zmienne oczka łańcuszka, tak? Zawsze będziemy pracowały na ostatnim słupku. Przechodzimy oczkiem ścisłym na ten trzeci słupek, tak? I znowu na tym słupku zrobimy 3 słupki. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Drugi słupek. I jeszcze jeden słupek. I tym razem 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I omijamy 2 słupki.
wbijamy się w ostatni i robimy 3 słupki. Trzy oczka łańcuszka, omijamy 2 słupki i w ostatnim robimy 3 słupki. I tak będziemy robić już do końca rzędu. Zawsze pracujemy na ostatnim słupku, robimy w nim 3 słupki i w tym rzędzie oddzielamy 3 oczkami łańcuszka. I ja skończyłam rząd 4. Jak widzicie, już nam się robi pomału kształt jajeczka, tak? W rzędzie 4 robiliśmy w ostatnim słupku po 3 słupki i oddzielaliśmy 3 oczkami łańcuszka. I w tym rzędzie znowu przejdziemy na ostatni słupek, tak? Oczkiem ścisłym. I zrobimy tak samo. Czyli w ostatnim słupku zrobimy 3 słupki. Raz, 2, 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze 2 słupki. W tym rzędzie zrobimy raz, 2, 3, 4 oczka łańcuszka. I znowu omijamy te 2 słupki, wbijamy się w ostatni i zrobimy 3 słupki. Cztery oczka łańcuszka, 2, 3, 4, ominiemy 2 słupki i wbijemy się w ostatni i zrobimy 3 słupki. Czyli w tym rzędzie będziemy robić tak samo jak w poprzednich, po 3 słupki w ostatnim słupku, ale będziemy oddzielać 4 oczkami łańcuszka. Ale takich rzędów, gdzie oddzielane będą te motywy 4 oczkami łańcuszka, zrobimy razem 3. I ja zrobiłam 3 rzędy, gdzie te motywy oddzielaliśmy 4 oczkami łańcuszka, tak? I teraz już jajeczko będziemy pomału zmniejszać. Czyli zamykamy oczkiem ścisłym oczywiście rząd. I przechodzimy na ten ostatni słupek. I jak w poprzednich rzędach, też będziemy pracowali na ostatnim słupku. Czyli robimy raz, 2, 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze 2 słupki w tym samym miejscu, tak? I w tym rzędzie będziemy robić 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. I znowu omijamy 2 słupki, i w ostatnim robimy 3 słupki. I raz, 2, 3. I przejdziemy na kolejny. I tak będziemy robić do końca rzędu. W tym rzędzie będziemy te motywy oddzielać 3 oczkami łańcuszka. I ja skończyłam rząd, tak? Czyli w tym rzędzie te 3 słupki od następnych oddzielaliśmy 3 oczkami łańcuszka. I robimy rząd kolejny. Oczywiście przechodzimy oczkiem ścisłym na ten trzeci, ostatni słupek, tak? I będziemy pracować tak samo na ostatnim słupku i będziemy robić w nim 3 słupki. Raz, 2, 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze 2 słupki. I w tym rzędzie będziemy robić między tymi motywami 2 oczka łańcuszka. Raz, 2 i przechodzimy na ten ostatni słupek i robimy 3 słupki. I znowu 2 oczka łańcuszka. Omijamy te pierwsze 2 słupki i przechodzimy na ostatni i robimy 3 słupki. Czyli w tym rzędzie wszystkie te motywy po 3 słupki będziemy oddzielać 2 oczkami łańcuszka. I ja już
kończyłam rząd, tak? To był rząd 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rzędów mamy za sobą. I teraz zrobimy rząd 10, ostatni, ale teraz przechodzimy na te poprzeczki z dwóch oczek łańcuszka. I będziemy pracowali w ostatnim rzędzie na tych poprzeczkach. Zrobimy 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze jeden słupek. I przeciągamy razem. I od razu przechodzimy na kolejną poprzeczkę. Robimy słupek, przeciągamy przez dwie niteczki. Drugi słupek, przeciągamy przez dwie niteczki i przeciągamy razem. Czyli na tych poprzeczkach będziemy robić po dwa słupki przyciągnięte razem górą. I od razu, tak, na następną poprzeczkę i robimy dwa słupki przyciągnięte razem górą. I tak będziemy pracować do końca rzędu, tak? Raz przez dwie, drugi raz przez dwie i łączymy razem górą. I tak będziemy pracować do końca rzędu. I ja już skończyłam jajeczko i tak jak mówiłam w poprzednim filmiku, jajeczka usztywniam na balonikach wodnych, tak? Użyłam do tego takiej pompeczki. Nadmuchamy jajeczko. O. I tak będzie wyglądać po usztywnieniu, tak? Ślicznie dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia.